Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. Sławomir Chrapla, diakon Sławomir Chrapla z parafii pod wezwaniem świętego Macieja w Andrychowie, diecezja bielsko-żywiecka. Diakon Maciej Grzelak z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kaliszu, diecezja kaliska. Diakon Orfeusz Malesa z parafii pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Łodzi. Jestem. Diakon Ireneusz Słoma z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Miękiszu Starym, archidiecezja Przemyska. Jestem. Diakon Piotr Kałuszka z parafii pod wezwaniem świętego Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Diakon Jakub Hejduk z parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was, czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam.
Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiteru. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święty Rafale, módl się za nami. Święci aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Filipie, módl się za nami. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Wysłuchaj nas, Panie nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Bądź z nami, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synów Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych wprawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu. Odnów w ich sercach Ducha Świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, udział posługiwania kapłańskiego i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie Chrztu Świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto mamy 6 nowych kapłanów.
Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański, składał Bogu ofiary. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Pokój z Duchem Twoim. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. Prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim.
Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. Prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. Prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim.